Cześć wszystkim. Dzisiaj znowu w lesie, w tym samym miejscu co ostatnio. Trochę się chłodniej zrobiło, ale duchota jest. Tak parno, popadało dobrze. Już ściółka jest tak dosyć nasiąknięta. Parę śmieci na razie wyskoczyło. Jakieś pomocy, jakaś blaszka taka. A teraz pokażę wam co miałem w dołku. Oczywiście Xterra 505. Jedno żelazo tylko ostatnio wycięte. Prawie na maksie czułości. Patrzcie, teraz miałem w jednym dołku. Był ten, najpierw wykopałem tego polmosa, ale jeszcze mówię sygnał taki za mocny coś mi. I wyskoczyła jeszcze jakaś plomba. Taka gruba, duża, ale bardziej współczesna. Tak myślę, bo to widać po kolorze w ogóle jej, po świeżości. Ale co tu jest napisane, nie widzę. A nie wiem, później to dopatrzę się może co tu ciekawego. Tu jakiś 76 zapasówka, coś tam Warszawa chyba, ale to nie wiadomo w sumie co to jest. Może to jest międzywojenny. No teraz taki naprawdę słaby sygnał, znaczy słaby, taki gówniaty, no ale zobaczcie, kopnęłem, mówię nie, trzeba kopnąć i jest kapsel od piwa gdańskiego. Mój któryś tam, nie wiem, trzeci, czwarty. Piwo już nie istnieje. Tak to wygląda. Tu po tych wycinkach zostały takie łyse pola gdzieniegdzie. Tam jest tak jeszcze ciemniej, fajnie. No, tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Teraz miałem taki niezaciekawy sygnał. Wykopałem kapsel od żubra i obrączkę ptasią, ale ona słabo pokazuje na teresce, na Xterze. Coś chyba 9, jak się nie mylę. Jaki to będzie rocznik? Jest tu gdzieś, tu coś jest, PL39 S99, ale rocznik jakiś, nie wiem, to jest jakaś inna jeszcze. Inna, inaczej ma te numery, jak to pokazuje? 9. Zobaczcie, 9 pokazuje na skali. No nic, lecimy dalej tu gdzieś. W końcu lepszy sygnał. 24. Jest chyba jakaś moneta. 2 złote z PRL-u pewnie albo coś. Tak, 2 złote z PRL. Rok, nie wiem. Który to tam jest? Nie widzę, kurczę, 85. Chyba, tak, 85. Albo 6. Pozdrawiamy, 80 lata. Teraz miałem naprawdę taki mocny sygnał. Taki 30, ale bardzo mocny. Taki czysty, na polmosa. Zobaczcie, taka gruba blacha. Znaczy tak to wygrzebałem, nie? Sobie myślę, kurczę, co to jest? Tu widać jakieś te łączenie. Znaczy takie gwoździe albo coś. I tak odwróciłem. Mówię, o coś jest. I zobaczcie, tu jest gotykiem coś napisane. Tylko, że to jest ułamane z tej strony. To może jest jakaś tabliczka. Na drzwi. Tu coś takiego po niemiecku. Tu nie wiem, jak ciężko rozszyfrować te napisy, bo one są takie naprawdę w tych zygzakach, zobaczcie, tak zamazane. Ciekawe, co to mogło być. To jest taki dziwny metal. Nie wiem. No taki odlew jakiś taki, ale no ciężkie, naprawdę ciężkie. Takie cynkowe może jakieś, nie wiem. Jakieś cynkowo ołowiane czy coś, nie mam pojęcia. Ale fajnie to wygląda, ciekawe co to było. Bardzo mocny sygnał, aluminium. Jakiś spray. Ale nie wiem czy stary, ale chyba tak. Pollena Lechia. Nie wiem, tu to jakiś rok. 30 zł. Ale co to, kurczę. Kiedy?
Nie wiem. 30 zł? Nie wiem, kiedy to mogło być. Albo 0, tu jest to może 2000 rok. Nie wiadomo. O, ciemno się robi. To już jest koło 19. Znowu było taki słaby sygnał 0,9, tak, znaczy 9,6 taki w ziemi. No i ale sobie myślę, albo jakieś śmieć, jakaś folia zgnieciona, albo coś innego. A tu następna obrączka. Bo już dawno nie znajdowałem obrączek. A i zobaczcie, 03 2003 89, tylko numer. Tak? A nie, tu jeszcze jest jakiś 076.pl. Taka też starsza. No. Tu jest tak ciemno, ciemno, wiecie, jak telefon to rozjaśnia. Tu jest taki fajny półmrok. Taki. Tam, gdzie tu mają powycinane te placki, to jasno. No, tu tak się fajnie chodzi. Fajny klimat. Kurczę, że tych butelek nie mogą zabrać ze sobą. No ja dziękuję. Co to się z tych ludzi robi teraz? 2, 4, 5, 7 butelek. Kurde, ja nie wiem. Gdzie staną, to srają. Normalnie szok, nie? Tu w tym rejonie, tam pełno jakichś blach cynkowych. Nawet do końca ich nie pobrywałem. Nie wiem, tu chyba jakiś śmietnik był. Ale wleciało jeszcze kawałek sztućca. Sztuciec, jak to mówi Sławek z ekipa Historia. Pozdrawiam go, oglądałem filmiki ostatnio. Super. Fanty wpadają u niego, naprawdę. Zapraszam na kanał. Ekipa Historia. No, dobra, trzeba się zwijać teraz. Trochę pochodzone. Zmachałem się trochę. No, i tyle. Jeszcze może jakiś jeden fajny sygnał i spada. A się naszukałem za tym kapiszonem. Kurczę, już normalnie nerwy mi wzięły, no. Mówię, co mi daje sygnał? Kopię, zakopuję, grzebię. Zobaczcie. Najmniejsza łuska świata. Kurde, jest tu coś widać? Nie wiem, czy to wyostrzy w ogóle. No. Jaki kapiszonik. Ja dziękuję. Już normalnie miałem nerwy, no. Dobra, jeszcze jeden sygnał spada. Tak jak powiedziałem, ostatni sygnał na dzisiaj. Nie mam dzisiaj dnia coś do chodzenia. Nie wiem, jakoś trzeba jakiś filmik zrobić mały i spadam. To współczesne będzie. 2 grosze. 2 grosze współczesne. Rocznika nie widzę. Znaczy to jest chyba, to nie jest szajs metal. To są te starsze. Bo dobry sygnał był, chyba 15, jak się nie mylę. To tam będzie 2000 któryś tam, 8. No dobra. Bo tu jestem akurat na ścieżce, gdzie ludzi dużo biega. Chodzi na spacery z psami w ogóle. To tak się spodziewałem, że tu będzie jakiś, że będą jakieś grosze. Dobra, zawijam się dzisiaj, trzymajcie się. No, pochodzone, zawijam się, sprzęt trzeba złożyć. I idę gdzieś, nie wiem, chyba na ławkę sobie tam koło rzeki gdzieś usiądę, zrobię jakieś krótkie podsumowanie i jakiś filmik może, jak tam sobie posiedzę chwilę. Tyle na dzisiaj. Hej, do następnego. Takie na szybkiego jeszcze podsumowanie. Ta blacha z tym napisem, znaczy blacha, to jest taki odlew. Myślę, wydaje, że to dziś na jakichś drzwiach było. Ten gdański kapsel, plomba. Plomba ma tutaj. To jest taka nowa jakaś. Bo tu jest coś chyba 21 KW, coś tam, nie wiem, o co tu chodzi. Może to nie jest Warszawa, tylko Warszkowo jakieś albo coś. Nie wiem. Nie wiem. To jest plomba zapasowa. Tak to jest napisane. No, taka blaszka też, nie wiem co to było. Czy to jest. To jest tak jakby. Kurczę, ostre. Sterbrzone takiego, coś takiego. No, dwie gołębie obrączki. Gdzieś tu to wyleciało. 2 grosze, 2 złote z PRL-u. To nie wiem, czy to jest od harmoniki, czy nie. Tak to wygląda. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.